Cześć, witam kosmicznych żeglarzy. Na Twitterze, a także zapraszam na grupy na telegramie. Wszystkie linki masz pod tym filmem. No i moi drodzy, sporo newsów, bardzo fajne, ciekawe newsy w tym odcinku. Na koniec jeszcze odcinka również pokażę Wam transakcję jedną za jednego dolara, żeby ją wykonać. Taka opłata transakcyjna będzie, a być może załapiemy się na jakiegoś airdropa. Taki sneak peek tutaj wam pokazuję po cichu. Nikt tego nie ogłasza, ale może się okazać, że jakiś airdrop nam przypadnie. No, i moi drodzy, lecimy z tymi newsami. Co tam się, moi drodzy, wydarzyło, takiego już wam przekazuję. Po pierwsze, nowy projekt, super nowa. wykazuje tutaj kroki, jakie będą powstawały, moi drodzy. Przedstawią nam Roadmapę. No, i tutaj możemy przypuszczać, że również będzie Twitter, Discord oczywiście, ale możemy przypuszczać, że tak jak w przypadku innych projektów, które wychodzą na kosmos, ekosystemie, być może będzie również tutaj. Airdrop. Widzimy, że tutaj wczesny październik, taka wstępna mapa jest tutaj pokazana, także będziemy na pewno ten projekt śledzić. Jest ta roadmap, w tym w artykule Medium, po kolei, jak, jak te kroki właśnie będą wyglądały. Także zachęcam ewentualnie do śledzenia tego projektu. Lecimy, moi drodzy, dalej. Jak robiliśmy testnet, a propos testnetu, teraz wam pokażę. Robiliśmy testnet Polymer Fi. Tam jeden z tokenów, który na tej platformie się znajdował, to jest Alter. Alter, moi drodzy, tutaj taki, a taka aplikacja, mają swoją stronkę Alter Mail Live. No i tutaj, moi drodzy, przygotowywana właśnie aplikacja w oparciu również o ten token. Także myślę, że też można sobie poczytać, popatrzeć, jak to, moi drodzy, będzie hulało. Być może ktoś z Was będzie ewentualnie chciał z tego. Skorzystać oczywiście w oparciu o prywatność. To wszystko, moi drodzy, będzie działało. No i właśnie, a propos samego testnetu, uwaga: ja w przypiętych wiadomościach na kanale Telegram z testnetami. Przypięłem wiadomość, że jest druga jak gdyby edycja tego testnetu, który żeśmy robili. Słuchajcie, tamten testnet, który żeśmy zrobili, jak gdyby został wykasowany, i powstała, no, powstała nowa stronka beta, dru, druga część. No i tutaj musimy zrobić wszystkie kroki, które wykonaliście w tym pierwszym testnecie od początku. Wszystkie dokładnie te same kroki sobie zróbcie, ale dodatkowo tutaj na platformie pojawił się również. Staking. Staking są jeszcze inne pule płynności, no ale to już wiecie, jak robić. I również ten staking, jak powymieniacie sobie na ten token polimer, e, można zastekować. Nie nalicza to jeszcze. Myślę, że tutaj wkrótce to zacznie naliczać e, 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 i będzie można ewentualnie działać. Więc powtórzcie cały ten proces, który tam robiliście. Jeżeli ktoś jeszcze nie robił, no to akurat ma okazję, żeby e, tutaj robić ten test być może nam jakieś fajne nagrody da. Także warto na pewno zrobić, tak? Lecimy, moi drodzy, dalej. Znowu a propos prywatności kolejna sprawa moi drodzy Portfel Star Shell on tutaj roadmapę też wykazuje i ma się ukazać to w czwartym kwartale czyli już wkrótce co ciekawe tutaj taka opcja jest pokazana moi drodzy że będziemy mogli przesyłać zaszyfrowane wiadomości bezpośrednio z portfela i jest tutaj w tej informacji że nie tylko to będzie dotyczyło tokenów sieci, moi drodzy, Secret Network, tak? Także no zobaczymy, jakaś propozycja, sporo osób też czeka na ten portfel, tutaj mają swoją stronkę, z racji tego, że czasami są problemy, moi drodzy, z operacją na sieci Secret w połączeniu z portfelem Kepler. Ja co prawda tego zbyt wiele razy nie doświadczyłem, więc jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza, może po prostu... Nie, rzadziej korzystam i nie zauważyłem tych rozbieżności, ale, ale jest tutaj ten dedykowany portfel i sporo osób po prostu na niego czeka, żeby móc z niego korzystać, bo będzie to ułatwione zadanie. Lecimy dalej. Projekt Gnot tutaj jak sobie wejdziecie w ich słuchajcie dokumentację, to mamy informację oczywiście o tym airdropie, ale pokazali nam konkretnie jak będzie podział tego airdropu wyglądało, no i zrobili gigantyczną moim zdaniem pulew, tym ten airdrop, aż słuchajcie, 75%, 750 milionów, ponieważ total supply jest na poziomie 1 miliarda. 750 milionów tokenów zostanie rozdanych na airdropa. Także bardzo duża tutaj wiara w, i przekazanie w, w społeczność tego w ręce całej, w społeczności, całego tego projektu. No, zobaczymy, jak to będzie, jaki jak tutaj to będzie wyglądało. Nie ma jeszcze poprawionej tej strony ze sprawdzaniem tego airdropa. Mamy tą starą stronkę, tam niestety uwzględnia adresy giełdowe, więc prawdopodobnie odrobinę więcej powinniśmy tych tokenów dostać po wykluczeniu tych adresów giełdowych. Także tak to wygląda. Lecimy moi drodzy dalej. Wiecie o tym rebusie, bo wam dawałem informację, że będzie airdrop od rebusa, zresztą w tym miesiącu, czyli we wrześniu sporo projektów przyzna nam już przyzna nie dało informacji, tylko już przyzna nam ropy zapowiada się tak na 5 bodajże Quicksilver, moi drodzy, Stride, już nie pamiętam kiedy też nam tutaj rusza, i rusza nam również rebus 15, 15 września. No i tutaj bardzo fajna stronka jest, ponieważ w tym w tej kwalifikacji jeżeli chodzi o airdropa spore minimum było jeżeli chodzi o atoma no i tutaj społeczność zadawała różne pytania Rebus w takim artykule umieścił pytania i odpowiedzi możecie sobie zapoznać się dlaczego akurat taka była specyfika przyznania airdropów ponieważ oni będą funkcjonowali również na osmozis więc chcieli w jakiś sposób gratyfikację większą dla osmozis zrobić czyli te progi jak gdyby w przeliczeniu na dolary były mniejsze ale oni tutaj mówią że tego aspektu jak gdyby nie brali pod uwagę tylko właśnie Właśnie ten, ten, to, że oni po prostu będą tutaj hulać również na Osmosis. Jeżeli chodzi o te trzy projekty, Quicksilver, Stride i Rebus, najpierw ten Stride i Quicksilver, moi drodzy, to jest coś, co było zapowiadane. Jak ktoś ogląda i śledzi mój kanał od początku, ja dawałem takie informacje, jakie są plany Kosmosu, co będzie wprowadzone w przyszłości. Wiele tych punktów już zostało zrealizowanych. I jeden z tych punktów również mówił o tym, że będziemy mogli tak zwany płynny staking wprowadzić. To znaczy mamy token, umieszczamy go w tak zwanym płynnym stakingu, on już nam tam coś zarabia, ale dodatkowo możemy dalej z niego korzystać, na przykład wrzucając w pulę płynności, tak? Ten, a ten token jak gdyby jest dalej dla nas dostępny. No i teraz sytuacja jest taka, że właśnie Quicksilver i Stride proponują nam te rozwiązania i yy, warto się zastanowić, czy po otrzymaniu tych airdropów. Nie przytrzymać tych projektów. Jeden z tych projektów może być, może na dłużej z nami zostać. Zresztą, oba pewnie zostaną dłużej, tylko że chodzi o to, że któryś pewnie społeczność może po prostu wybrać i częściej z niego korzystać, a zatem i sama platforma się będzie rozwijać. Więc do Was to należy już decyzja, co dalej zrobić. A Rebus wprowadza nowe, nową propozycję, dosyć ciekawą, bo oprócz mamy standardowego DeFi, gdzie mamy tokeny. Mamy używanie moi drodzy kryptowalut, to tutaj ten token też w oparciu będzie o tradycyjne finanse. Trzeba tutaj, jak gdyby, połączenie tych dwóch światów będzie zrobione. No i też warto ewentualnie się zastanowić, czy takiego rebusa sobie nie zostawić, tak? Bo tutaj też taka platforma, jako nową, nowość, jak gdyby wprowadza pewne mechanizmy, i to może być też. Strzał jakiś w dziesiątkę. Także proponuję się zastanowić. A tutaj ten artykuł wyjaśniający dlaczego, akurat oni tak tego airdropa rozdali. Lecimy dalej, moi drodzy, już wam tutaj pokazuję. Kolejna platforma, tutaj już też Wam swego czasu wspominałem. Eclipse Pad będzie prawdopodobnie, moi drodzy, lunchpady, lunchpady na kosmosie. Czy znaczy teraz, tak, projekty jak ruszają to dają nam moi drodzy airdropy, tak? Żeby się wypromować, żeby zachęcić użytkowników do korzystania z ich platformy. No to dają airdropy, no bo ewentualnie ktoś kto otrzyma tego airdropa być może potem na takim projekcie pozostanie. No i zainteresowanie jakieś też wzbudza w ten sposób ten projekt. A tutaj dodatkowo jest inny projekt, który będzie w oparciu o launchpad, czyli będziemy mogli nabywać tokeny w jakichś korzystniejszych cenach, czyli na jakimś wcześniejszym etapie. Otrzymamy jakieś tokeny, oczywiście będziemy musieli na tej platformie pewnie jakąś alokację zrobić. Natomiast tutaj jest taka informacja, że również będzie w przyszłości na kosmosie, więc można sobie gdzieś tam do ulubionych dodać i ewentualnie śledzić postępy tego projektu, co oni nam tutaj ewentualnie zaproponują, czyli Eclipse Pad. Lecimy, moi drodzy dalej. Cóż tam takiego? A bardzo fajny artykuł tutaj od Xavi Megan. Nie wiem, czy dobrze wymawiam. W każdym bądź razie, moi drodzy, ten kosmos, ponieważ wchodzi kosmos 2.0 wkrótce, a pewne upgrade'y, czyli Interchain Security, Interchain Account, to wszystko, moi drodzy, może spowodować mocny boom i rozwój oczywiście jeszcze Stablecoin w oparciu o Atoma, właśnie ten Interchain Security, Interchain Account. Będą powodowały, moi drodzy, być może mocny skok w, tutaj, jeżeli chodzi o zainteresowanie kosmosem, zresztą już to można zaobserwować, bo wszędzie się w zasadzie o tym mówi, A, ale w tym artykule macie to ujęte w taką spięte w taką całość i proponuję sobie ten artykuł przeczytać, no, żebyście mieli poglądową wiedzę też, co tutaj jest, moi drodzy, zapowiadane i dlaczego akurat te rzeczy, które zostaną wprowadzone, oczywiście wszystkiego jeszcze nie wiemy, ale już sporo wiemy, gdzie ewentualnie możemy wiedzieć troszkę więcej, także na pewno ten artykuł warto sobie przeczytać. Lecimy moi drodzy dalej. No tutaj Osmosis ma taki program grantów. To jest też mega rzecz, moi drodzy, projekty, które chcą powstać, ruszyć, a są dobre, mogą liczyć na granty od Osmosis i kilka z takich projektów Moi drodzy, takie granty tutaj otrzymało. No, jeden z tych projektów, który jest, nazywa się Zodiak Protokol. Tutaj nawet już wrzuciłem też Wam ostatnią informację i będzie prawdopodobnie również od tego projektu AirDrop. Myślę, że warto sobie tutaj ten Osmosis grant gdzieś i ich medium tutaj dodać i śledzić ewentualnie, bo tutaj wiemy jako pierwsi na wczesnym, dosyć mocno etapie, bo to jeszcze nawet projekty niektóre nie ruszyły. Wiemy, jakie projekty będą powstawały i możemy sobie ewentualnie później kanały Kanały tych projektów dodać i śledzić na samym bardzo, bardzo wczesnym etapie, a być może, po prostu będąc już na wczesnym etapie, wie, zwiększamy swoje szanse na jakieś elementy układanki, które gdzieś tutaj są: czy to airdropy, czy to testnety, czy to moi drodzy, jakie już platformy ruszą. Wiecie, że warto ewentualnie na wczesnych dosyć etapach tej rzeczy śledzić i właśnie Osmosis Granty, projekt grantów, tutaj jest kilka projektów, moi drodzy, w koszyczku, no i tutaj cały artykuł, w jaki sposób to wygląda, ma, tak jak mówię, jest medium, tutaj z tego Twitterka możecie później sobie do tego medium przejść, także też ten artykuł Wam przypina. Quicksilver, no to co już mówiłem, Quicksilver, słuchajcie, tutaj rusza wkrótce ten Liquid Staking, moi drodzy, co ciekawe, Quicksilver będzie, moi drodzy, na platformie Crescent również. Także Crescent, Crescent ma taką politykę, moi drodzy, że oni nie. Tak jak Osmozis ma bardzo duży pakiet tych tokenów. No wiadomo, że Osmozis ma. Tutaj to jest główne miejsce, gdzie ewentualnie się poruszamy, natomiast on wybiera pewne projekty. Dosyć grube sito tutaj stosuje i wybiera raczej te jakieś konkretne projekty. Nie rzuca tutaj się na głęboką wodę, tylko jest kilka projektów wybranych. I jeden z tych projektów to właśnie będzie ten Quicksilver, który również na platformie Crescent będzie. No i a propos platformy Crescent i tego, co wam na samym początku filmu zapowiadałem, jaką transakcję warto wykonać ponieważ nie ma oficjalnych informacji, jeżeli chodzi o Axelar. Axelar to jest most, z którego możemy korzystać. Jak zwrócicie sobie, wejdziecie na stronkę Map of Zones, to zobaczcie, jaką liczbę transakcji po IBC jest wykonywanych właśnie za pomocą mostu Axelar. To jest spowodowane dosyć mocno tym, że ten most jest głównym mostem, jeżeli chodzi o osmozis używanym. IBC na osmozis funkcjonuje jak gdyby... Dodatkowo, natomiast w przypadku wymiany różnych tokenów, które są niepołączone, tutaj poprzez IBC zostają przerzucone poprzez most Accelera, no to właśnie Osmozis go używa, bo to zostało swego czasu przegłosowane. No i nie ma informacji oficjalnie o jakimkolwiek ROP-ie od Axelar, ale wkrótce to moi drodzy może nastąpić. I warto by było chociażby jedną transakcję wykonać, a koszt takiej transakcji, moi drodzy, to jest 1 dolar. Mos Axelar ma taką wyznaczoną opłatę stałą na poziomie 1 dolara. No i warto by było to zrobić. Jaki sposób to wykonać najprościej, najłatwiej i najszybciej, żebyśmy mogli to sobie przerzucić. Uwaga. Podaję teraz, jak to, jak to robić. Musicie posiadać USDC na osmosis. Jak mamy USDC od Accelera, tutaj to USDC od Accelera jest, to klikacie sobie opcję Withdraw. Jak klekniemy sobie opcję Withdraw, to właśnie przenosi nas do tego mostu akselara. Tutaj będziemy wybierać pewną ścieżkę, no i będziemy przerzucać, słuchajcie, na Crescent pomiędzy różnymi deksami. Tutaj sobie wrzucimy. Ja, ponieważ działam na, akurat na Crescent, mam jakieś tutaj farmy, słuchajcie, wrzucone sobie, więc ja sobie z tego akselarka od czasu do czasu mogę skorzystać i ewentualnie potem wrzucić czy w jakąś pulę płynności, czy zamienić na, na konkretne tokeny, jeżeli mam takie, taką potrzebę. No i teraz jak sobie wejdziecie tutaj na zakładkę portfolio, ja tutaj mam w tej chwili 0,26 axellara USDC, no i przerzucę sobie właśnie za pomocą tego mostu. Czyli po kolei, withdraw na Osmosis, wchodzi nam tutaj opcja mostu Axelar, wybieramy sobie Osmosis USDC, to jest domyślnie od razu ustawione, no i należy teraz wybrać gdzie to docelowo ma trafić, słuchajcie, więc ja szukam sobie opcji Crescent, mam opcję Crescent, no i również chcę tutaj, słuchajcie przesłać te tokeny USDC. Tutaj mamy autofill, klikamy sobie na, a musimy połączyć się, przepraszam. Oczywiście możemy się połączyć, a jestem połączony nawet, to OK, czyli don. Tutaj mamy opcję Keplerka, czyli musi nam podejrzeć to. podegląda nasz adres do którego ma trafić, mają trafić środki. Klikamy tutaj potwierdzenie i teraz następuje transakcja, ale jeszcze będziemy musieli Wpisać, jaką ilość chcemy przerzucić. No i tutaj będziemy mieli opcję tak: po tym jak rozpozna adresy, to mamy opcję Send IBC i musimy tutaj wybrać Keplerka. Czekamy chwilę, jak nam się odświeży, jaką mamy wartość. Podaje nam wartość tokenów USDC, które posiadamy. Ja mam 79 dolarów. Przerzucać sobie 78 dolarów. Klikamy opcję Send. Ten bardzo szybko, bardzo fajnie i sprawnie dosyć działa. Potwierdzamy taką transakcję w portfelu Kepler. I tak jak mówię, koszt transakcji wynosi 1 dolar. Dlaczego taką transakcję warto wykonać? No bo mówię, nie ma zapowiadanego, moi drodzy, Airdropa, ale przypuszczam, że być może jakiś tutaj się nam pojawi. Także warto chociaż odznaczyć naszą transakcję. Przy okazji transakcji na rango, chociażby jak robiliście, jak przerzucacie sobie tokeny, to tam również jest ten most accelerator wykorzystywany, ale nie zawsze jest ten most taka ścieżka wam się może Pokazać. A tutaj mamy pewność, że właśnie korzystamy z tego mostu i, yy, i w, w, jest szansa na to, żeby. Y, try again, jeszcze raz. Coś tutaj nam się wykrzaczyło I jest szansa, moi drodzy, że, yy, że jakiś airdrop nam przypadnie w udziale. No i coś nam się tutaj nie tak. Jeszcze raz. Aha. Tu musicie mieć, o, zapomniałem, Osmo, Osmo na, moi drodzy, na opłatę transakcyjną. Tutaj po zerowych kosztach nie przejdzie, chyba, że Gazfi jeszcze bym mógł poeksperymentować, ale z tego, co pamiętam, tutaj trzeba opłatę zrobić. No i już, już mi się pojawiło tutaj, zerkam teraz jeszcze na krescent, no i chwilę poczekamy i tutaj powinno wpłynąć. Jeszcze a propos Osmozis, moi drodzy, zerkajcie sobie w portfelu, w portfel wasz, znaczy na DEX też możecie sobie zerkać. Być może część z Was może otrzymać, moi drodzy, tokeny osmo za to, że były pule płynności trzymane na osmo, to chyba była zaliczana pula płynności Atom, Atom Osmo i dzięki temu, że ta pula płynności była, ekstra, jakieś osmo wam powinno spaść, wpaść do portfela. Nie mam informacji, jeżeli chodzi o minima, jakie są, jakie byłyby przewidziane, natomiast wiem, że część osób już tutaj jakieś te, te tokeny otrzymała, także bardzo fajnie, że jakiś kolejny nie spodziewa. No i widzicie, wpłynęło w tej chwili USDC Axela 77 sztuk. Potrącenie właśnie nastąpiło o 1 dolar. Cała ta transakcja była. No i mam już na, 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 Dexie, na Dexie mam już i mam możliwość ewentualnie operowania tym. W drugą stronę to też powinno, moi drodzy, oczywiście zadziałać. Czyli pomiędzy deksami sobie możecie przerzucać. Ekstra to naprawdę działa i nie ma z tym żadnego yy, problemu. Także sporo niosów, bardzo dużo się dzieje, tak jak mówię wiele airdropów teraz we wrześniu będzie do odbioru, proponuję się spokojnie zastanowić i poczytać na temat tych projektów, które będziecie i tych airdropów, które będziecie odbierać. Te trzy, które wymieniłem to są takie kluczowe moim zdaniem, czyli Quicksilver, Stride i Rebus. Nad tymi można się zastanowić, czy nie przechować ich troszkę dłużej, ale każdy z nas postępuje po własnym researchu. Tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału. No i rzecz jasna, zapraszam Was na kolejne, które będą. I przypominam o bonusach. Kto jeszcze nie ściągnął bonusów sobie, to macie pod filmem możliwość ściągnięcia bonusów i zbudowania sobie o parę dolarów swój portfel. Dzięki, cześć!